Cześć kochani, miałam się nie nagrywać, bo mam wolny, ale jak czytam te niektóre wiadomości od was, babo, jesteś zdrowo, możesz co jeść, możesz kaj mieszkać, możesz zdrowe dzieci, a ty mi piszesz, że ty potrzebujesz kopa, że ciebie się nie chce, bo ci się jedzenie po nocy śni, bo ci się słodycze po nocy śnią, to musisz być rubo, musisz zostać rubo, kobieto. Nikt się nie będzie nad tobą w życiu litował, jeżeli ty sama się za siebie nie weźmiesz, to cię nikt nie będzie klepał po plecach. Czego wy jeszcze potrzebujecie, żeby się obudzić? Czego? Szczała w pysk? Hopy wam czasami wasze tak dopalają, gnoją was, godają was, żeście są takie siakie i owakie i wam jest przykro. Ale wy tak naprawdę to z tym nic nie robicie. Wam też jest przykro, jak patrzycie w lustro i się ze sobą źle czujecie. Ale co byłaś w stanie zrobić wczoraj dlatego, żeby dzisiaj wyglądać lepiej, żeby się czuć lepiej? Nic, podejrzewam. Nazarłaś się znowu wczoraj do oporu i albo się napiłaś i użalasz się nad sobą, że ty nie dasz rady, że życie jest takie niesprawiedliwe, że ty masz takie hormony. Kobieto, weź się ogarnij, bo to teraz głównie do was się kieruje. Weź się, babo, ogarnij i zrób coś ze swoim życiem. Potrzebujesz jakiegoś dramatu życiowego, żeby się obudzić? Czego ty potrzebujesz? My to nie wiem. Ja musiałam upaść i dotknąć dna, żeby się obudzić. I teraz z mom godą, obudźcie się. Wy nie musicie dotykać dna. Wy nie musicie być skrajnie otyłe, albo skrajnie najebane, albo skrajnie poniżane. Wy musicie się obudzić. Jest środek lata. Pod wom się po dupie leje. Nie umiecie dźwignąć życia. W środku wam jakiś ciężar siedzi na duszy. Idź na dwór, rusz się, ubierz się w wygodne buty, idź na spacer. Zebierz myśli do kupy i zastanów się, czego ty od twojego życia chcesz. I uświadom sobie jedno, że nikt twojego życia nie zmieni, jeżeli ty sama nie podejmiesz jakichkolwiek kroków. I ja teraz tak godą, ja nie jestem oburzona, ja jestem wkurwiona. Ja jestem wkurwiona, bo niektóre takie rzeczy mi piszecie normalnie, że mnie szlak trafi. Ja jestem za tym, żeby wyście do mnie pisały. I w ogóle, ale ja was o to proszę. Wy nie piszcie i nie wymigujcie się i nie szukajcie się wymówek. Wy walczcie. Wy piszecie po to do mnie, żeby się szukać pomocy. A nie mi godać, że ty jesteś rubo, bo tak jest i tak jest. Że ty jesteś łozarto, bo jest tak i tak. Że ty się dasz poniżać chłopowi, bo jest tak i tak. Że składasz wniosek o rozwód 5 razy, a potem go wycofujesz, bo on cię kurde zaś na swoje, ten hop się już nie zmieni. Jeżeli on już tyle razy próbowałaś, to ten hop się nie zmieni. Więc kobieto, otwórz oczy i zobacz. Ja wiem, że rozstanie boli. Ja wiem, że wszystkie zmiany bolą. Że zmiany są procesem. Ale jeżeli ty chcesz coś zmienić w swoim życiu, to ty musisz coś zmienić. Ja. I zacznij od siebie, zacznij od swojego myślenia, zacznij od swoich nawyków. Ruszaj się więcej, ograniczaj żarcie, czytaj przede wszystkim. Szukaj się wsparcia, szukaj się pomocy. Jeżeli wiesz, że się sama nie poradzisz, to się szukaj pomocy. Czy to jest psycholog, czy to jest dietetyk, czy to są grupy wsparcia dla alkoholików. Rób cokolwiek, nie czekaj. Nie czekaj, że kiedyś, nie czekaj, że później, nie czekaj, że on się zmieni, nie czekaj, że ci się hormony zmienią. Nie czekaj, żyj tu i teraz. Rusz się i zacznij walczyć o siebie, bo to jest twoje życie. Uświadom się to, nikt tego za ciebie nie zrobi. No, to tak tyle. Cudownego weekendu. I zastanówcie się nad tymi słowami, bo życie może być takie cudowne, takie lekkie. Można się cieszyć tym słońcem, tym latem, tym ciepłym, opalaniem nóg, piciem wody z cytryną. To jest wszystko taka przyjemność. Spacery z rodziną, zapach kwiatów, zapach skoszonej trawy, widok drzew i kwiatów. Tym się można cieszyć. To jest takie cudowne. Tylko ty się obudź. Pokochaj siebie i bądź w stanie zrobić coś dla siebie. Nie godej. Zacznij działać. Cudownego weekendu.